Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie porolujemy Rivena do czego? Do Twin Gremlinsów. Powiem, że otwierałem coś koło chyba 8 Pistol Raven modów, tak po około 12 platyny, więc tyle platyny zużyłem. Nawet nie chcę się liczyć ile. I pomyślałem, że koniec tego basta, nie będę rolował tego, bo w końcu mi nic nie wyleci, a zbankrutuję, bo miałem chyba coś koło 150 platyny. I pomyślałem, że wystawię ofertę kupna na markecie, bo pomyślałem, że może ktoś po prostu da mi tego Rivena do Twin Gremlinsów za mało platyny. Nawet chciałem wydać coś koło 100-150 platyny, byłem gotów wydać, bo wiedziałem, że trashowe Riveny chodzą coś koło 100 platyny. 150 to takie, co mają multishot, jakieś tam obrażenia. No i postanowiłem, że wystawię ofertę i nagle zgłasza się do mnie jeden typek i mi pisze, że 200 platyny. No to pomyślałem, że to jest za dużo. To był taki trashowy Riven, taki trashowy, minusowy critical chance i chyba dodatkowy damage to Grineer. No i pomyślałem, że to jest nieopłacalne w ogóle, bo 200 platyny za coś takiego, no to jest za dużo. No i pomyślałem, że dalej będę próbował. I w końcu zgłosił się do mnie jakiś tam typek. Nawet nie pamiętam, którą miał rangę, ale chyba jakiś taki nowszy gracz. I powiedział, że nie zna się na Rivenach, ile mógłbym dać. Ile mógłbym dać za tego Rivena? No to pomyślałem, że dam taką minimalną, jaką widziałem na markecie. No i pomyślałem 50 platyny. Typek powiedział deal, to deal. No i co mam tutaj więcej mówić? Mamy ile? 27 tysięcy kuwy. W tygodniu, to znaczy w weekendzie, miałem... był właśnie ten event podwójnych surowców. Tutaj jeszcze nie zrobiłem sobie tych wyzwań, bo jest poniedziałek. Ja musiałbym sobie trochę posiedzieć nad tymi wyzwaniami, ale co to dla mnie? Zanim sobie porolujemy tego Rivena, to oczywiście przedostajemy sobie samego mojego builda bez po prostu żadnego Riven moda, bo mi się nie mieści niestety. Już mam zrobioną formę, więc przetestujemy go na symulacrum 150 poziomy na razie. Jak widać, mam już Mystery Rank zrobioną, 25 już. W zasadzie zrobimy ten test, potem zrobimy cięcie, wyekspię oczywiście te Twin Gremlinsy w sekundę, włożę tego Riven moda. Chyba jest na trzecim albo na czwartym poziomie z 8, więc to jest słabo, ale co jest piękne w tych Twin Gremlinsach, to że mają dyspozycję Riven modów aż 5. Szczerze, to jest strasznie dużo, to jest maksymalna ilość, jakie mogą być, czyli może wypaść nam, dajmy na to, 400 damage'a, 200 critical chance'u, co jest oczywiście piękną ilością. Zapomniałem tutaj wziąć energię na naszego Raina, bo oczywiście przetestowałbym to mniej więcej jak działa na takim średnim buffie 130% obrażeń. Na chromce mógłbym niby to przetestować, ale nie chce mi się, bo wiadomo, że w sekundę by padły. Zaraz wam pokażę mojego builda, ale zanim to zrobię, tutaj zobaczcie, 150 poziomy Heavy Grineer. Do połowy HP prawie, no ile amunicji zmarnowaliśmy? 21, to znaczy tak, 21 i spoko, dużo HP zeszło. Marnujemy kolejną amunicję. Tutaj są nieźle pod status, bo jest chyba coś koło statusu 90%, bo właśnie tam mam mody 60x60 do pistoletów. Powiem, że nieźle. 59 amunicji zmarnowaliśmy na 150 poziom, ale co to byłoby dla nas, gdybyśmy nie mieli jakiegoś frame'a, który nam może zbustać obrażeń. Więc weźmy sobie trójkę naszego Raina, 135% obrażeń więcej. I tutaj już ładnie poleciało. Ile zużyliśmy amunicji? 26 amunicji i prawie że zabity. Dlatego jeszcze trochę w ciałko poleci, już zabity. Więc jednak te obrażenia są niezłe. Teraz bym wam pokazał mojego builda, bo pewnie niektórzy by się zapytali, jakiego mam builda. Builda mam, no, standardowego, co by tutaj dużo mieć. Mam tylko dwie formy. Tutaj mam niewymaksowany Hornet Strike i pistol Primate Pistol Gambit. Jeżeli chodzi o buildę, no to tak, obrażenia tutaj elektryczne, aby powstały corrosive, tutaj critical chance, aby po prostu były większe kryty, tutaj target cracker, aby były obrażenia krytyczne, tutaj też mamy jolt, 60x60 na pistoletów, aby były też elektryczne i statusowe, tutaj też mamy pistoletową zarazę, jeżeli się nie mylę, też 60x60 do pistoletów, toxiczny status chance, mam lethal turret na fire rate i multishot, bo oczywiście multishot daje nam większy status, a fire rate oczywiście nam polepsza strzelania, tutaj też mamy większy multishot, czyli mamy już więcej statusu. Status jest według mnie strasznie potrzebny, mamy 86% statusu, dyspozycję 5x5, critical chance 54%, a mnożnik obrażeń krytycznych 3. Chciałbym, aby ten Riven, no, był critical chance i
damage normalny. Normalny damage byłby spoko, a minus mógłby być, dajmy na to, zoom albo ewentualnie fire rate. Chociaż, no mamy tego fire rate tylko 14, a 14 to nie jest jakoś tak strasznie dużo. Magazynku mamy tylko 70 niby. Jest... Cieszyłbym się też, jakby wypadł damage, puncture albo slashowe, do tego critical chance, a minusowy, dajmy na to, damage to Grineer, bo oczywiście dużym problemem to dla nas nie jest. Więc jedno, co zmienię w buildzie z Rivena, to że wywalę Jolta, dam tutaj tego Twin Gremlinsa, dam tutaj oczywiście miejsce na formę, dam tutaj z polaryzacją, jak ona się nazywała, Vazarin. Wtedy za 7 wywalę, to będę mieć akurat, bo 14 kosztuje, czyli akurat mi się zmieści. A jutro zrobi mi się kolejna forma i Barad Le Fusion też sobie tutaj sformuję i będę mieć coś koło 5 dodatkowej pojemności, więc idealnie starczy na wymaksowanie. Niestety nie wymaksuję tego Rivena, bo nie mam na tyle end, bo w weekend bawiłem się ulepszaniem modów, bo a nawet 2 tygodnie temu, bo jak był ten event na podwójne kredyty, to właśnie sobie tutaj polepszałem jakieś mody. Szczerze trochę żałuję, bo jednak to endo by mi się teraz przydało, ale też sobie trochę tego endos używam, też sobie trochę zarabiam, więc teraz robimy cięcie. Widzimy się, jak sformujesz sobie tego te Twin Gremlinsy, wpakuj sobie tego Rivena i oczywiście widzimy się na kolejnym rolowaniu Rivenów. Jestem już z powrotem, jak możecie tutaj zauważyć, już mamy wyekspione podwójne gremlinki na max poziom. Tutaj wleciała sobie jedna forma, niestety zostały jeszcze 4 poziomy do ulepszenia. Mam tylko coś koło 10 tysięcy endo, więc będę musiał sobie coś pofarmić poza odcinkami, żeby sobie ulepszyć. Pakowałem tutaj target cracker, bo mi go wywalił, a tutaj zamiast obrażeń elektrycznych, czyli Jolta, mamy naszego Rivena. Powiem, że na razie zapowiada się spoko, bo jest ten multishot i są obrażenia ogniste. Lecz jednak wolałbym takie corrosive, byłyby spoko, bo oczywiście obrażenia corrosive według mnie są najlepsze, ale też są tego plusy, nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem na temat tych Raven modów, które otwierałem. Wleciała mi Ag Jaggera, czyli broń, do której trashowe Raven są po 200 platyny, a critical damage i multishot, nawet nie chce mi się myśleć, jak dużo platyny może za to iść. Też mi wyleciało, jeżeli się tutaj nie mylę, do Bolto to nawet szkoda mówić. Wyleciało mi, jeżeli się nie mylę, do Lexa, więc spoko. Do Lexa damage, punch through, electricity, minusowy zoom. Pamiętam, że ja sobie wziąłem tego Lexa, bo miał dużego zooma, chyba tam 60% jest taka snajperka. I też tutaj mi wleciało Vasto, więc spoko, bo critical chance i minusowy odrzut po 2 rolach, więc naprawdę spoko. I też mi tutaj chyba Spira wyleciała, jeżeli się nie mylę. Pamiętam, że miała chyba minusowe 180% obrażeń, albo 118, tego pewnie nie jestem. I sobie wziąłem takiego, a potem było mi smutno, bo rolowałem dalej i nic lepszego nie mogłem znaleźć. I zadawałem przeciwnikom 0 obrażeń, teraz mamy critical chance. I może być, nie narzekam, więc bierzemy sobie Twin Gremlinsy. Chciałbym wydać jak najmniej kuwy, bo jednak ta kuwa by mi się przydała, bo oczywiście kolejne sortie równa się możliwość kolejnych Ravenów, a kolejne Raveny, czyli szansa na zdobycie jakichś fajnych rzeczy, więc robimy pierwszego rola za 900 kuwy tylko, więc zobaczmy, co nam gra w zasadzie da. Critical damage, punch through, magazine capacity i slashowy. Critical damage spoko, puncture też spoko, ale slashowe obrażenie mnie trochę bolą. Nie będę tego ukrywać, zobaczmy, jak teraz się plasuje ten Raven. 4-4 mnożnik, więc spoko. Puncture spoko, ale ten slash tylko 26. Magazine capacity, czyli mamy 94 magazynku, więc nieźle. Nie będę sobie testować tego Ravena, bo to nawet jest nieopłacalne. Chciałbym takiego już ostatecznego Ravena sobie przetestować. Czyli drugi roll już wpada, zobaczmy ile jest to, ile nam zeżre kuwy dzisiejszy odcinek. Impaktowe punch, przebijające i reload speed useless, lepszy jest critical damage. Chciałbym CCC damage, nie pogardziłbym. I co się szykuje? Zoom, hold, minus multishot. No, nie wiem czy to takie fajne, już wywaliliśmy 3000 kuwy, tak o, więc damage, ale mi kurde, dobry damage, dobry multishot, ale do tego status chance nie soli, minusowy slash, kurde no, oby coś lepszego nam wyleciało, fajnie by było. Zobaczmy, jak teraz się plasuje ten Raven, obrażenia niezłe. Jedno co mnie ciekawi, to właśnie jak ten slash się zmienia, slash, no 30 obrażeń tylko nam
ubywa. A resztę ile nam boostuje? No, ponad 400. Tutaj 20. Powiem, że nieźle. Jeszcze zapomniałem zobaczyć statusu, bo multishot do tego status chance 93% statusu. Spoko, ale jednak czuję, że może być coś lepszego. Mam nadzieję, że gra mi właśnie da to w tym momencie, bo nie chcę dużo kół wytracić. Status duration, ammo maximum, no to useless, totalny useless. Ale mamy niesłe obrażenia i multishot, tylko ten slash mnie boli. Jakby zamiast tego slashu byłby zoom, dajmy na to. Critical chance i toxin. Critical chance i toxin. No, wolę damage, tak szczerze. Wolę znacznie damage. Niby ten toxin by się zgrywał z elektrycznymi. So for critical chance. Wow. Niesły critical chance 202%, ale zoom 113%, czyli niesła snajperka się szykuje. Zobaczmy, jak ten critical chance nam zmieni. Zobaczmy, ile w zasadzie nam to da. 80%, 54%. Spoko, nie jest tak źle, ale właśnie te impaktowe mają 21, a tu nagle pyk 6 impaktowych, a impaktowe akurat są chyba spoko. Zobaczmy sobie dalej tego Raven moda. Już wywaliliśmy ponad 10 tysięcy kuwy. Sam już trochę smuci. Zobaczmy dalej. Fire Rate, Puncture, no słabo. Już mamy 9 roll. Kuwa już się nam powoli kończy. Project Flying, Electricity, Impact, więc słabo. Gro, daj nam damage i critical chance. 3500 kuwy, tak o. Status Jezus. Ale skopałem tego Ravena. Zostały nam tylko 2 role. 2 role tylko. Critical chance, no spoko, te impaktowe, tak strasznie małe. Pięknie! Punch through, damage, zoom. Zoom, czyli snajperka. No. Zostawię sobie te 3500 kuwy. Gra nas trochę chyba nie lubi, ale mamy tutaj punch through. Jakie punch through mamy? 1,6, spoko. Damage 136%. Czyli tak, Twin Gremlinsy. Co nam daje zoom niestety. Jakby dało nam minusa jakiegoś, to może byłoby lepiej. Zoom tylko połowę na razie, więc zobaczmy. Twin Gremlinsy. Zrolować? Zrolujmy, nie będę. Nie będę jakiś taki pierwszy lepszy. Project Flying Punch True. No to popisałem się. Powiem. Punch through damage teoretycznie, no spoko sprawa. Jeszcze tak przetestujmy sobie tego Ravena. 27 tysięcy kuwy poszło tak o. Trochę słabo bym powiedział. Mogę sobie zatrzymać tamtego, co miał damage i chyba. Kurde, właśnie nie pamiętam, co on tam nam dawał. On nam dawał chyba damage i critical damage, jeżeli się nie mylę. Zephanon Simaris. Powiem, 50 platyny wywaliłem, ale chyba zarobiłem znacznie, znacznie więcej na tym Ravenie. Symulujmy sobie kilku heavy gunnerów na 150 poziomie, mi się wydaje, że spoko, nie możemy mieć wyższych. Niby mogę zrobić sobie ten test, ale nie chce mi się trochę. Więc zobaczmy bez, no, nieco snajperka się szykuje, tak szczerze. Zobaczmy, jak to wygląda po leworęcznym, spoko. Nasz karier atakuje, ale nie przejmujmy się tym. I zobaczymy, jak sobie bez naszego buffa sobie radzi. Powiem, że ładnie, ładnie to leci. Jeden, co musiałbym oczywiście zmienić, to zrobić sobie formę na tym oto Ravenie. Zrobić sobie formę na Barrel Division chyba. To będę miał wtedy 5 pojemności modów i będę mógł sobie wtedy oczywiście ulepszyć tego naszego Raven moda na maksymalny poziom. Zobaczmy sobie teraz, jak sobie radzi z naszym rykiem, czyli 135% obrażeń więcej. Ładnie, nie ukrywam, status wykończ, więc pięknie. No trochę tego magazynku poszło, no nie ukrywam, ale jednak ładnie to wszystko bije, 4000 same headshociki, to ładnie bije. Że tak przetestować takimi
krótkimi seryjkami, bo jednak to może nam dużo zmienić. Punch Tour powiem, że jest spoko. Sam damage też jest spoko, po 36%. Jak ulepszę tego moda na maksa, to będę mieć coś koło 200. Punch Tour przebicie jeszcze większe, bo chyba to będziemy mieć 2,9. A zoom chyba 100 coś procent, więc... Jest to snajperka, się szykuje. Teraz zobaczmy, jak mniej więcej sobie radzi z większą grupą przeciwników. No spoko, status tutaj ładnie sobie radzi. Do tego przeciwnicy z tyłu są też nieźle zdamage'owani. Chociaż jednak... No ten, te kryty nam często wpadają, ale jednak chciałbym lepszego tego Ravena, jeżeli chodzi o te krytyki, bo jednak to by się strasznie przydało. Jeszcze raz sobie zobaczmy, jak się plasuje, jeżeli chodzi o statystyki. Punch True 1.6, więc nie jest to jakoś strasznie dużo. Barrel Diffusion bym sobie sformował, to będę mieć coś koło 5, pojemności modu wystarczy nam 4, więc spoko. Damage Punch True, no... Tak, o, tak sobie bym powiedział, no nie jest jakiś rewelacyjny ten Riven. Mogło być lepiej, mogło być też gorzej, mogło nam same gówno wypadać. Kreusy w obrazie mamy 404. Tak o bym powiedział, statusu mamy 72%, więc nie jest to jakoś wybitnie dużo. Jeszcze sobie przetestujmy, dajmy na to chromce Prime. Może to coś nam zmienić, bo oczywiście mamy niezłego buffa do obrażeń. Symulujmy sobie tych przeciwników i oczywiście naładujemy sobie naszego buffa. Dobra, wystarczyły nam 3 strzały. Odnówmy sobie trochę HP. Weźmy sobie oczywiście nasze Twin Gremlinsy. I zobaczmy, jak sobie jak się prezentują nas w 700... No nie wiem, jak to powiedzieć. 700% obrażeń więcej mamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Powiem, że ładnie. Wywaliliśmy coś około 25 amunicji. I... Powiem, że połowę HP prawie już nie ma Heavy Gunner. Jeszcze trochę wywalmy tego. No niestety nam się buff skończył, mamy krótki czas trwania. Dobra, już naładowaliśmy na maksimum, jakie niestety posiadam, trochę jest małe. 30 amunicji, zobaczmy, czy nam wystarczy na zabicie takiego Heavy Gunnera. No niezbyt, niezbyt, niestety to jest akurat słabe. No połowa HP to jest coś koło połowy magazynku, lecz jednak jak zrobimy taką ładną seryjkę headshotów, to fajnie padają, fajnie to naprawdę leci. Ale bez tego naszego buffa, bo właśnie nam się skończył, też ładnie mogą przeciwnicy polecieć. Teraz bym najchętniej przetestował tego Rivena na Volcie Prime, bo jednak tarcza Volta nam daje critical damage, do tego większe obrażenia elektryczne, więc jednak to mogłoby coś, może nam by i zmieniło. Zmienimy sobie tutaj naszego naszą brońkę na Rubiko. Kurde, właśnie to mnie strasznie boli w tym Ravenie, że nie mamy żadnego CC-ka, CD-ka, tylko mamy damage i punch through. Właśnie nie wiem, czy by sobie przypadkiem nie zrobić większej ilości tych roli. Kolejne tarcze. Jeden pocisk, 12 tysięcy HP. Obrażeń krytycznych, nieźle. To jest fajne. Dobra, przeładujmy sobie. Ile pocisków nam zejdzie? Coś koło 10, więc not bad, jak sądziłem. Teraz zobaczmy, jak mniej więcej od pleców by to obrażenia wchodziło, bo jednak jak headshoty są, to większe obrażenia bijem, a jak od tyłu przeciwników? Obrażenie nie jakieś rewelacyjnie wielkie, ale jednak ładnie to wszystko leci, bo jednak mamy dużego critical chance'a. Samego critical chance'a mamy 50%, więc praktycznie co drugi pocisk powinien wpadać, właśnie taki taki ładny cios powinien spadać. Jeszcze nadajmy sobie tutaj naszą, no, pasywkę, czy jakby tego inaczej nie nazwać, na większe obrażenia elektryczne. Zespełnijmy sobie tutaj jeszcze naszych przeciwników Heavy Gunnerów, aby ładnie wymierzyć headshota. Mam nadzieję, że mi kryt wejdzie, jakby nie wszedł za pierwszym razem, trochę słabo by było, jednak ten buff by nam się skończył. Naładujmy sobie tutaj maksimum tarcz, jakie możemy mieć. Kurde, no właśnie nie wszedł chyba ten, ten kryt ładnie nie wszedł, mi się tak wydaje, bo przecież walnęliśmy kryta za 12 tysięcy obrażeń ponad. No, ładnie te obrażenia wchodzą, no nie ma co ukrywać. Jedno co mnie właśnie boli, to jak już mówiłem, critical chance i critical damage, bo critical damage...
Kurde, nie pamiętam ile mam, ale mam chyba coś koło 3, mnożnika 3, a mnożnik 3 to nie jest... To w ogóle nad dużo, można nie nazwać go. Jedno co mógłbym zmienić może, to zobaczę sobie tutaj jakiś Raven Moda Toxin 45-60, jest się nie opłaca na tylko podmieniać, bo kosztuje więcej. Przydałby mi się Prime Target Cracker, nie wiem czy go... Nie mam, tylko Prime Quick Draw i Prime Pistol Ammo Mutator. No, no słabo, no kurde, no spodziewałem się, że będzie coś lepsze. Chociaż może zamienimy ten damage z critical... ten damage na critical damage byśmy mogli zamienić sobie. Może to coś by nam zmieniło, chociaż critical damage według mnie jest znacznie, znacznie lepszy. Przetestujmy to tego właśnie Ravena bez żadnego buffa. Zobaczmy jak mniej więcej to się prezentuje. Oj, kryty są znacznie, znacznie mniejsze. Wyładowaliśmy cały magazynek i nawet nie zabiliśmy tego heavy gunnera, więc mnożnik obrażeń krytycznych jest strasznie potrzebny na tym Ravenie, więc sobie zamienimy tutaj na Target Cracker. Już zmienione pięknie. Jeszcze zobaczmy tak, na koniec, to znaczy jeszcze nie na koniec, bo jeszcze chciałem się pochwalić tym Ravenem do Agjagger, ale na koniec tego prezentacji tej broni i tego właśnie Ravena, jak się plasuje mniej więcej bez żadnych buffów. Więc co, zaczynamy. W ciałko, ile amunicji wyładowaliśmy? 47 amunicji i prawie zjechany 150 poziom Heavy Gunnera. No... Jeden pocisk nam wystarczy. Jakbyśmy walili same headshoty, to nawet mniej wystarczyłoby. Połowa HP. Połowa HP to nawet 8 pocisków może nam wystarczyć. Czyli na, mniej więcej na całego heavy gunnera coś koło 20-15 pocisków headshotów by powinno starczyć. No, praktycznie tak. Jeszcze co tutaj sobie przetestujemy to tego Ravena do Agjagary, Prime, bo właśnie kurde, on jest kozacki. Tutaj nie pamiętam co mamy, chyba mamy critical damage i damage. Nie, multishot, critical damage i multishot. Jeżeli chodzi o te wyzwania Nory Knight, to dzisiaj sobie jeszcze zrobię sortie za godzinę. Tutaj też mamy skany, o, rzadkie ryby na Plane of Eidolons, no to mega proste, czyli 6000 repki, czyli idealnie tutaj nam starczy na kuwę. Poza odcinkami bym sobie może to porolował parę razy, bo jednak kurde, no słaby jest ten Raven, no nie mam co ukrywać, no mogłem się bardziej postarać i nagrać ten odcinek po tym jak zdobędę te 20 tysięcy kuwy, ale jednak chciałem sobie zostawić parę tysięcy kuwy na takie osobiste role. Tutaj mamy też syndykatów, no to jakieś tam mniejsze, mniej interesujące misje, tutaj jakieś te nagrody dostajemy, ale na pewno odcinek będę musiał nagrać, jak będziemy wbijać 25 rangę Arkana Energizera, też tutaj na Armor i na Umbral Formy. Umbral Formy raczej nie zużyję, bo nie mam w ogóle na jaką postać tutaj wydać, więc zobaczmy sobie Agjagara jak... Bo jeszcze tutaj pokażę tak po skrócie mojego builda. Więc tak, mamy tutaj Barrel Defusion na multishot, Primate Pistol Gambit na critical chance, Hornet Strike na obrażenie, Augur Pact na obrażenie, bo tutaj zbytnie nie miałem co wpakować, Jolta na 60-60 do pistoletów, Pistol Pestilence, czyli pistoletowa zaraza na 60-60 do pistoletów, Letar Turret na Fire Rate, multishot, aby to obrażenie i Fire Rate był jeszcze lepszy. I do tutaj mam naszego Ravena, Agjagara Satitis, więc nieźle, bo mamy critical damage. Ja jeszcze się upewnię ile roli tam mamy, 12 albo ile? Tak, 12 dokładnie roli. Critical chance mamy 42%, a obrażeń odkryta mamy razy 5. Nieźle. Zobaczmy sobie bez żadnego większego buffa. Ile pocisków zużyliśmy? 12 niby. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6 pocisków starczy. Zobaczmy sobie tutaj na tarczę naszego Volta, jak nam to boostuje obrażenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć i status wykończy. Wykończył, pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, sześć strzałów. A jedno co mam
fajnego, to akurat przycisk myszki, który spami, więc zobaczmy jak... Nieźle. No powiem fajnie, fajnie się tak gra właśnie. Właśnie, kurde, szkoda, że nie pokazałem wam mojego takiego Ravena Duck Jagger, takiego memowego właśnie. Jak rolowałem parę tam pierwszych razy, to był chyba jakiś taki pierwszy z lepszych roli. Ja się miałem chyba fire rate'a plus 120 coś procent. I tutaj nawet sobie skraftowałem builda pod fire rate'a. I normalnie tego fire rate'a mamy 16. Z tym buildem mamy, z tym buildem na fire rate'a akurat mamy 30. A ja z tym Ravenem miałem coś koło chyba 40. Więc niezły był ten, niezły był akurat ten fire rate, właśnie mi słowo z głowy uciekło. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie odcinka, gremlinsy idą do rola, ewentualnego rola, oczywiście do sformowania, bo potrzebują formy, to będzie już czwarta forma, więc potrzebują takiej leciutkiej zmiany, jeżeli chodzi o te obrażenia, bo jednak jak tutaj sobie sformuję, to będę mógł sobie tutaj ulepszyć Twin Gremlinsy. Wyjdźmy sobie w ogóle z symulakrum, bo chyba mogę jeszcze sobie ulepszyć tego moda. Raven do Gremlinsów na razie jest tak, no ujdzie w tłoku. Obrażenia ładne bije, lecz jednak przydałby się critical chance, critical damage, bo jednak dla mnie liczy się akurat takie mocne obrażenia. Z jednego co mogłem zrezygnować, to oczywiście z tego zooma, bo ten zoom będzie strasznie bolał, bo jak tutaj ulepszymy sobie go na maksa, to jaki zoom 80% zoomu, no strasznie dużo. Tutaj możemy chyba raz go sobie ulepszyć, nie możemy. Słabo. Tutaj znacznie nam to zboostuje obrażenia, ale też punch tour, a punch tour będzie fajnie oddziaływać, bo to będzie jednak takie duże przebicie. Więc co? Zostało mi tutaj wbicie 25 rangi, jak już możecie zauważyć. Wydam te 20 tysięcy kuwy, albo nawet mniej wydam. Ważne, aby był jakiś critical chance, critical damage, taki very good English, i bym... Nie no, sroluję za parę tam tysięcy kuwy, niech się dzieje wola nieba. Wydałbym te 20 tysięcy kuwy na jakieś inne Raveny na pewno, bo jednak przydałoby się to, ale jednak wydam te 40 platyny, nie będę taki biedak, pójdę na tą kuwę i będę jeszcze dłużej no-life'ił. Więc to, Raven według mnie spoko, odcinek średnio udany, bo wolałbym critical chance i critical damage i multishot, a minusowy zoom. Ja się z wami żegnam, takie ciągle takie typowe pożegnanie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, do następnego odcinka, siemka.